5, rozluźniamy nóżki, parę podskoczków, dyskoteka. Nóżki. I raz, jedziemy. Trzeci raz wysoko. Za nami bieg nocny w Parku Śląskim. Impreza przyciągnęła wielu miłośników aktywnego trybu życia, z którymi rozmawialiśmy tuż przed startem. No, odbyła się rozgrzewka, także wszystko ok, mięśnie gotowe. Zaczynamy za chwilkę. Dlaczego tutaj pan bierze udział w takich biegach? Dla zdrowia, dla satysfakcji, dla przyjemności i żeby zaliczyć parkową koronę biegów. Proszę powiedzieć, jak tam przygotowanie przed dzisiejszym nocnym biegiem? Tak jak przed wczorajszym. Wczoraj biegliśmy dla słonia, dzisiaj biegniemy w ramach korony parkowej. To zapytam, jak się udał ten wczorajszy bieg? Udał się, to była symboliczna impreza dla Artura Heizera. Dzisiaj biegniemy dla wyniku. Zakwasy są dzisiaj, po wczoraj? Nie ma. To proszę powiedzieć, jak tutaj ta trasa będzie wyglądała? Orientuje się pan? Jest zmieniona w stosunku do ubiegłego roku. Nie biegniemy przez zoo, pod górkę koło planetarium i wracamy dołem koło zoo, 5 km około. Czy nocne trasy mają swój klimat? Proszę nam powiedzieć. Tak, bo nie widać dziur. Państwo wyglądają profesjonalnie. Proszę powiedzieć, czy profesjonalne też nastroje przed biegiem? Oczywiście, że tak. Jesteśmy w pełni profesjonalnie nastawieni przed biegiem. Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo w ogóle biorą udział w takich nocnych biegach? Nie lepiej na imprezę było dzisiaj pójść? Jest to nasz pierwszy bieg, przynajmniej mojej koleżanki, więc testujemy swoje możliwości, no i chcemy się dobrze bawić. A na co dzień Państwo trenują, biegają, czy tak dzisiaj no spontanicznie? Spontanicznie raczej. No to jutro mogą być dość duże zakwasy. Zobaczymy, proszę powiedzieć, jak przygotowanie mentalne przed tą trasą? Jak najlepsze, najlepsze. My jesteśmy na wysokim poziomie. Cała drużyna. Tak jest, tak jest. Zabawa. Pierwsze miejsce zostawimy komuś innemu, prawda? Nie wiemy, gdzie biec. Nie wzięliśmy sobie mapy, ale gdybyśmy mieli, to jesteśmy pewni, że medal byłby nasz. Nocny bieg, całą rodziną. Dlaczego? Dlaczego warto? Warto? No, sport to zdrowie, dlatego warto. No właśnie, widzę, że tu Państwo mają hospicjum na koszulkach. Co to za inicjatywa? To jest inicjatywa, taki ruch wywołany poprzez znajomego, który angażuje nas do wspierania hospicjum katowickiego i poprzez bieganie propagujemy działalność tego hospicjum. A rodzinnie? No bo każda forma ruchu i sportu wspólnego integruje rodzinę i zawsze jest lepiej. No właśnie, ostatnio biegi to nie tylko moda, nie tylko sport, ale także dużo charytatywnych rzeczy, prawda? Tak, oczywiście. I to tak można właśnie wykorzystywać. Państwo to robią w jaki sposób? No właśnie łączymy przyjemne z pożytecznym. Wybieramy każde biegi, które wspierają charytatywność i działanie. Ostatnio biegliśmy w biegu na Dolinie Czech Stawów Bieglewka. Tradycyjny bieg wspierający chłopczyka chorego. Jeżeli tylko mamy możliwość, a staramy się, wyszukujemy, zawsze bierzemy udział w takiego typu imprezach. A ty powiedz, co jest fajnego w biegu? Właśnie zaraz zaczynamy. Powiedz, jak się czujesz przed startem? No, to się stresuje. Powodzenia, bo zaczynamy. Dziękuję bardzo. Biegacze mieli do pokonania trasę o długości 5 km. Po zakończeniu zawodów miało miejsce ognisko, a ci, którzy mieli jeszcze siłę, mogli przejść trasy wspinaczkowe Parku Linowego Silesia.